Leo. Cześć kochani, mamy 30 dzień projektu Halloween. No dobra, mamy już 30 dzień projektu Halloween. A projekt Halloween, który prawie cały już za nami, polega na tym, że przez cały październik codziennie pokazuję Wam jedną swoją charakteryzację. Dzisiaj tą oto charakteryzacją kończymy ostatni temat przewodni, czyli po śmierci. Wykonałam dla Was Nosferatu, inspirowane filmem z 79 roku, nie tym z 22, z krzaczastymi brwiami, tym granym przez cudownego Klausa Kińskiego. Jutro ostatni dzień projektu, a w nim bonus dla Was, aż dwie charakteryzacje. One już czekają, są nagrane, czekają tylko na montaż. I tak naprawdę dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy dla Was nagrywam. I szczerze mówiąc, troszkę łezka mi się wokół kręci, bo kończy się coś naprawdę wspaniałego. Naprawdę dodaliście mi skrzydeł i przez cały ten... Boże, się naprawdę powłoczę. Głupol. I przez ten cały czas naprawdę czułam, że warto zarywać te noce, malować godzinami. To naprawdę fantastyczne uczucie. No tak. Projekt Halloween w tym roku się kończy, ale to jeszcze nie koniec naszej wspólnej przygody. Tak naprawdę dla wielu z nas i wielu z Was to dopiero początek. Chcę robić oczywiście nie tylko to, co mnie interesuje, ale też to, co interesuje Was. Chciałabym Was prosić, żebyście pod tym filmem w komentarzach napisali mi, co byście chcieli na tym kanale zobaczyć. Możecie też śmiało zadawać mi pytania, w miarę możliwości na wszystkie odpowiem. A więc może dłużej już nie zwlekajmy i zaczynajmy malowanie. Żeby nie przedłużać, pokazuję się Wam już z zakrytymi brwiami. We wczorajszym filmiku znajdziecie instrukcję, jak to zrobić. Zakładam też czepek z glacanu i skupimy się przede wszystkim na malowaniu, ale zanim to muszę jeszcze zrobić sobie uszy. Oczywiście najlepsze byłyby dopasowane prostetyki, ale metoda na lateks i taśmę jest bardzo szybka i naprawdę fajnie wygląda, szczególnie na zdjęciach. Nie zapominajcie, że lateks i wszelkiego rodzaju woski i kleje przed pomalowaniem trzeba koniecznie przypudrować. Z mojego doświadczenia wynika, że czepek najlepiej pokrywa jakiś gęsty, tłusty produkt. Tłusta farba czy TV stick skrojona, tak jak w moim przypadku, będą tutaj naprawdę spoko. Ale nakładając go bezpośrednio ze sztyftu, trzeba bardzo uważać, żeby nie porwać czepka. Następnie oczywiście sporo pracy pędzlem, żeby to wszystko dobrze rozprowadzić. Na koniec oczywiście wszystko utrwalamy sporą ilością pudru. I przechodzimy do konturowania, które ma tutaj kluczowe znaczenie. Klaus Kiński już sam w sobie naturalnie miał tak specyficzne i ostre rysy, a jeszcze ucharakteryzowany na Nosferatu, no naprawdę jest co konturować. Nie zapominamy o zmarszczkach na czole, i ogólnie o kilku takich ważnych, głębokich zmarszczkach, natomiast nie ma co z nimi przesadzać, bo nie o to chodzi, żeby się drastycznie postarzyć, tylko żeby nadać charakteru twarzy. Czerwonym, a właściwie to jest pomarańczowy cień z Nyxa, zaznaczam bardzo szeroko takie właśnie podkrążone, przekrwione oczy. Jeszcze kilka zmarch, o których wcześniej zapomniałam najwyraźniej. I wracam do oczu. Stopniowo dodaję coraz ciemniejsze te cienie wokół oczu, aż uzyskam zadowalający efekt. Charakterystycznym elementem widocznym na bladej głowie Nosferatu są sino-błękitne żyły. Teraz właściwie wszystkie elementy są już gotowe
Muszę je jeszcze tylko dopracować i niektóre cienie pogłębić. A najjaśniejsze miejsca oczywiście rozjaśnić. W tym celu w ruch idzie biała tłusta farba. W tym wzorze akurat całego ubrania nie namaluję, bo byłoby to pewnie dość karkołomne, nie mówię, że niemożliwe, ale chyba zmęczenie wzięło górę. Namaluję tylko tę część na szyi. Pokażę Wam teraz, z czego zrobiłam zęby. Pytacie mnie często o ten właśnie produkt, o plastik polimorficzny, o którym wcześniej wspominałam. Są to takie właśnie granulki, które po wsypaniu do gorącej wody stapiają się i tworzą taką plastyczną masę, którą można przez chwilę formować, aż ostygnie. Kiedy ostygła na tyle, że nie była już bardzo gorąca, ale dalej plastyczna, przyłożyłam ją do zębów i zrobiłam z niej taką indywidualną protezę. To, co widzicie tutaj, to już tylko przymiarka. Zanim założę zęby, pomaluję jeszcze usta, żeby wyglądały na przekrwione. I zakładam zęby, ale za chwilkę przypomni mi się jeszcze, że brakuje jednego ważnego elementu. Jeśli nie pomalowałabym dolnych zębów na czarno, wyglądałoby to troszeczkę idiotycznie. A tak wszystko fajnie się zgra. No i teraz już wszystko gotowe. Jeszcze tylko okryję się czarną chustą, która będzie imitować kubraczek Nosferatu. I charakteryzacja gotowa. I powiem Wam szczerze, że jest to jedna z moich ulubionych. Proste środki, a efekt naprawdę fajny. Mam nadzieję, kochani, że widzimy się jutro i że tak jak ja, nie możecie się już tego jutrzejszego spotkania doczekać. Przesyłam Wam ogromne, ogromne buziaki. Mua! Do zobaczenia!